Siemanko wszystkim, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty Black Ops 4 i początkowo miała to być taka już ogólna opinia, recenzja na temat Black Ops 4, ale stwierdziłem, że będę prestiżował, że zrobię ten maksymalny level, odblokuję sobie wszystko, aczkolwiek nie udało mi się wszystkiego odblokować, bo jeszcze te bronie zostały i dodatki do tych broni. I dopiero potem się wypowiem. Z tym, że nawet kiedy prestiżowałem, to miałem takie coś, co sprawiało, że kurczę, to chyba jeszcze nie jest ten moment, w którym powinienem robić tą ogólną opinię, recenzję. Że są rzeczy, które się zmieniają dosyć szybko. I stwierdziłem, że jednak zrobię takie moje pierwsze wrażenie związane z Call of Duty Black Ops 4, ogólnie rzecz biorąc, a więc zombie, blackout plus multiplayer, a dopiero potem, po jakimś czasie właśnie zrobię jakiś materiał, w którym wypowiem się bardziej obszernie na ten temat. I teraz to będzie tylko i wyłącznie moja opinia, oczywiście piszcie w komentarzach, co wy na temat myślicie, czy wam się podoba, co wam się nie podoba. Chciałbym, żebyście w żaden sposób to nie myśleli, że w jakiś sposób chcę wpłynąć na waszą decyzję, kupna czy też nie kupna. To jest po prostu moja opinia, widzicie co się ogólnie rzecz biorąc dzieje, czy to na streamach, czy to u innych youtuberów, co oni myślą, więc możecie, nie wiem, zebrać sobie to wszystko do kupy, jakąś średnią sobie wyliczyć i stwierdzić, kupuję albo nie kupuję. Ja póki co, no mówię, wypowiem się tylko i wyłącznie na temat moich takich pierwszych wrażeń. Pierwszych wrażeń. Teraz tak, zacznę może od tyłu i powiem tutaj o zombie, a więc zombie można określić tylko jednym słowem, fantastyczne. Naprawdę fantastyczne zombiaki z pomysłem, dodatkowo poprawione te mapy zremasterowane, też bardzo fajnie wyglądają. Easter eggi, które są dobrze przemyślane, co prawda nie robiłem żadnego z nich, ale widziałem już gdzieś tam na necie i wyglądają naprawdę fajnie. Cutscenki, wow, w ogóle cutscenki to jest po prostu jakaś masakra, w sensie takim pozytywnym. W szczególności cutscenka z początku rozgrywki na mapce 9, a więc w tym rzymskim koloseum, nie wiem co to tam jest, ale tam jest po prostu, oh wow, to jest masakra piłą mechaniczną. I to nie teksańska, tylko rzymska. Także świetnie, świetnie to wygląda, ale nie jest to dla na pewno dzieci przeznaczone. Chyba, że włączycie tą opcję, że wyłączyć brutalne, bo naprawdę jest tam rzeź. Teraz co do blackouta. Blackout nadal jest świetny. Oczywiście najbardziej, gdy gra się w drużynie. I szczególnie w tej czteroosobowej. W duecie rozgrywka jest troszkę powolniejsza, w solo jeszcze wolniejsza, cały czas raczej staram się raszować, nie siedzieć gdzieś tam po krzakach, po kampionym, czy tam w budynkach, co gorsze, ale ludzie niestety stosują tego typu metody, tego typu rozgrywkę i troszkę to spowalnia tą rozgrywkę. Ma się wrażenie, że jest to taki trochę symulator zbierania rzeczy z podłogi. Fajnie, że poprawili na przykład opcję podnoszenia właśnie tych niektórych elementów z podłogi, a więc wystarczy tylko cyknąć delikatnie kwadrat, a nie przytrzymywać go, żeby coś podnieść. To jest fajne. Też zwiększono ilość graczy ostatnio do 100 na mapie, więc luzik, ale nie wiem, czy razem z tym patchem, który właśnie został wprowadzony, ten patch miał dosyć dużo, 9 giga, jak dobrze pamiętam, nie zostały wprowadzone pewne błędy, pewne bugi, które są nie do przyjęcia w trybie Battle Royale, czyli Blackout. Nie można się leczyć. Nie można się czasami leczyć. Nie można dobrze przetrzepać torby. To brzmi dość dziwnie, ale dobrze przetrzepać torby przeciwnika. Wiadomo, że jak zabijemy jakiegoś przeciwnika, na jego ciele leży wielka torba, możemy ją otworzyć i znaleźć w niej różną to zawartość w postaci broni, dodatków, cudowianków, leków. Czasami jest tak, że po prostu tych rzeczy nie możemy podnieść. Ale właśnie co gorsza, słuchajcie, no fajnie by było, żeby można było się leczyć. Mamy apteczki, mamy trauma kits, mamy bandaże, a miałem właśnie sytuację, w której nie mogłem się po prostu leczyć. Przy 22
100% mojego zdrowia nie szło się uleczyć. Więc to jest do bani i mam nadzieję, że to zostanie poprawione. Wierzę, że to będzie poprawione. Nawet też mieliśmy sytuację, gdzie strefa się zamykała, a my nie widzieliśmy, że w ogóle ta strefa się zamyka. Nie było widać tej takiej magicznej bariery, której nie powinno się przekraczać. Ale ogólnie rzecz biorąc, Blackout naprawdę przyjemnie się gra. Teraz co do multiplayera, bo tutaj zawsze jest najwięcej kontrowersji. Oczywiście część ludzi będzie pewnie tutaj mówiła, że jak zwykle wyolbrzymiam niektóre rzeczy, ale ja po prostu wyrażam swoją opinię. Słuchajcie, teraz tak, jeżeli chodzi o multiplayera. Początkowo, kiedy zacząłem grać te pierwsze dni, to było coś jak właśnie w takim połączeniu pierwszego tygodnia bety z drugim tygodniem bety, a więc nie znałem niektórych map, więc to się nie dziwię, że czasami się człowiek gubił, ale ogólnie rzecz biorąc grało się bardzo przyjemnie. Fajnie było odblokowywać te niektóre dodatki, warto oczywiście odblokować wszystkie dodatki do broni, bo jakby nie patrzeć, mają one olbrzymi wpływ na rozgrywkę, a więc jeżeli mamy na przykład FMJ dwa razy, to na przykład lepiej będzie nam się grało, albo High Caliber będziemy mieli, to jeszcze lepiej będzie nam się grało i tak dalej. W tych broniach są różne to dodatki, niektóre są powtarzane, sprawiają one, że nasza broń zachowuje się dużo, dużo inaczej niż ta domyślna, że tak powiem. Więc tutaj warto jest to odblokować i dopiero potem stwierdzić, a okej, ta broń jest jeszcze nawet niezła. Ta broń jest niezła, albo ta broń jest do dupy. I na przykład w przypadku AUGA, tego półautomatycznego, okazuje się, że nie tak jak w becie, po odblokowaniu właśnie tej modyfikacji operatora, w becie grało się fantastycznie tą bronią i właśnie z tym trybem ognia przerywanego, ten burst, a tutaj niestety po odblokowaniu tej modyfikacji gra się fatalnie i lepiej jest używać właśnie jej nadal w trybie ognia pojedynczego, czy tam półautomatycznego, ale dwa razy High Caliber polecam. Dwa razy High Caliber to jest naprawdę jedna wielka rzeźnia w tym momencie. Nie podoba mi się do końca koncepcja tego, żeby w tych broniach były jakieś różne dodatki, aczkolwiek wprowadza to pewien element takiej różnorodności. Nie mamy możliwości wybrania na przykład tłumików na niektórych broniach i tak dalej, i tak dalej. Sprawia to, że praktycznie przez cały czas jesteśmy widoczni na minimapie, chyba że mamy na przykład jakiś tam pistolet maszynowy, jeden z niewielu, który ma akurat właśnie tłumik, albo na przykład jakiś karabin szturmowy, który ma tłumik. Więc tutaj troszkę jest to dziwnie zrobione, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Zdziwiła mnie jedna rzecz na samym początku, że nagle chyba wszyscy kupili skafa albo jakiegoś modyfikowanego kontrolera, dzięki któremu nie odrywają kciuka od przycisku skoku. Przepraszam, nie od przycisku skoku, tylko naciskają przycisk skoku i jednocześnie sterują sobie analogię. Miałem wrażenie, że wszyscy używają skafa. Okazało się, słuchajcie, bo zupełnie przypadkowo na to wpadłem. Pierwszy na to narzekałem, a potem się okazało, że warto było sprawdzić ustawienia kontrolera, że można sobie ustawić właśnie w ustawieniu przycisków coś takiego jak ruch i drążek. Jest to ostatnia opcja i w tejże opcji macie pod przyciskiem R3 skok. I w takim momencie macie prawie tak samo ustawione to, jak jest w przypadku, a raczej możliwość poruszania się, możliwość reagowania macie prawie tak samo jak w skafie. Co prawda na skafie jeszcze macie jeszcze dodatkowe łopatki za wślizg, za kucanie, za atak wręcz i tak dalej, ale możecie wykorzystać właśnie tą opcję do tego, żeby w powietrzu odwrócić się, zaatakować tego przeciwnika tą bronią z wyskoku i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę warta opcja do wykorzystania, tym bardziej, że istotne są strzały w klatę bądź też w głowę, a ludzie, którzy tego nie wykorzystują, zresztą ja tego nie wykorzystywałem, no po prostu są na troszkę gorszej pozycji. Przeciwnik podskakuje, ja automatycznie zaczynam mu strzelać w torbę bądź też w kolano,
więc ten damage jest mniejszy zadawany, a jego strzały idą wyżej, a więc padają na moją głowę. I bardzo często były właśnie sytuacje, gdzie w ten sposób ludzie mnie zabijali, co było dosyć mocno irytujące. Zmieniłem sobie to i już jest dużo, dużo, dużo lepiej dzięki temu. Tak więc to na pewno warto sobie zmienić. Co do streaków, nie mam ogólnie jakichś, rzecz biorąc, zastrzeżeń. Denerwuje mnie nadal sam fakt, że jest tylko 75 zabójstw w TDM-ie, gdzie niestety, ale trudno jest te wszystkie streaky, na przykład jeżeli ustawić sobie człowiek ten ostatni streak w postaci tego AC-130, nie wiem jak on się tutaj nazywa, nie pamiętam. W każdym razie ciężko jest go nabić, no bo jednak tych fragów trochę musicie wbić. A często jest tak, że mecz już się kończy, a wy dopiero dostajecie tego AC-130. Więc jedyna opcja w takim momencie, no to jest wylosowanie tego z paczki. Nie gra mi się dobrze na trybach Objective, tych, które grałem poprzednio, a więc na Kill Confirmed, Dominacja, a fajnie się gra na Heist, fajnie się gra na ewentualnie Kontrola, chociaż na Kontroli też już troszkę gorzej mi się grało. Z racji tego, że na Dominacji przede wszystkim były zwalone spawny. Nie wiem, czy oni poprawili, coś tam mi ludzie pisali, że poprawione są te spawny, a więc mieliśmy przyjęte na przykład tylko punkt C, przeciwnik miał punkt A i B, ustawiał nam się na C, centralnie przy punkcie C i my nadal respiliśmy się w tym punkcie. Powinniśmy zrespić się po przeciwległej stronie, jeżeli ten punkt jest zagrożony. Kiedy jest otoczony gdzieś tam przez przeciwników. Nie mówię tutaj o takim dystansowym utrzymywaniu, że tak powiem, tego punktu C pod kontrolą, tylko właśnie o tym, że ludzie centralnie siedzieli na punkcie C. My niestety respiliśmy się w tym samym miejscu, nie mogliśmy zrespić się w sposób normalny, za każdym razem się ginęło, więc tutaj Dominacja była delikatnie zwalona, podobno to poprawili. Ale na TDM-ie respy są bardzo szybkie, czasami są jakieś niezrozumiałe i nie ma to związku z chociażby z Seraf, która ma możliwość ustawienia DTZ, chyba to się nazywa jakoś tak, a więc tym mobilnym punktem respa. Tylko po prostu ludzie się nagle zaczynają respić na waszych plecach, musicie na to zwracać bardzo mocno uwagę. Teraz, jeżeli chodzi ogólnie rzecz biorąc o samą już rozgrywkę, to wiecie co, w pierwszym tygodniu grało mi się właśnie tak, w pierwszym tygodniu, w pierwszych momentach grało mi się tak, jak było to mniej więcej w becie numer 2, czyli z tego drugiego weekendu. Ale po patchu nagle miałem wrażenie, że coś się pozmieniało i nie wiem co, ale sytuacje, w których miałem shoot first, die first, gdzie strzelam centralnie właśnie gdzieś tam komuś na klatę lub też na głowę, no niestety były zbyt częste i poczułem się, jakbym grał właśnie w pierwszym tygodniu bety. I mam nadzieję, że to się zmieni. I wiecie co, to jest dosyć dziwne, bo czasami jest tak, że ten jeden dzień, jak gram, to jest takie, wiecie, strasznie tryhardowe, że kurde, ciężko jest coś tamkolwiek wbić. Ale zaraz w następnym dniu gra mi się dosyć łatwo. Wyłączam konsolę, idę sobie coś tam zjeść, przychodzę za jakiś czas, włączam konsolę i okazuje się, że jest ciężko, totalnie ciężko. Nie wiem, z czym to jest związane. W każdym razie, no, jakoś masakrycznie czasami się gra. I nie chodzi o to, że przeciwnik ma jakieś mega zajebiste staty, bo są one bardzo zbliżone do tych, które ja mam. Przynajmniej akurat w tym konkretnym meczu i nikt nas nie rapi, tylko po prostu jest jakiś taki, wiecie, sweary lobbies, jak to się mówi. Ciężko, jest ciężko cokolwiek ugrać. Nie wiem, trafię się na jakichś naprawdę równych przeciwników, albo ja jestem naprawdę do dupy. Tak więc tak to mniej więcej w chwili obecnej wygląda. Chociaż mówię, zagrałem sobie dwa mecze wcześniej i słuchajcie, wynik 35-0 z LMG-kiem jakimś na Haciendzie, gdzie nie miałem odblokowanych żadnych dodatków do tej broni. Następny mecz, który zaczęliśmy grać, okazuje się, że ledwo co, słuchajcie, powyżej 2 KD osiągnąłem. Nie wiem, czy tak przemieszało nam tych gości w lobby, że nagle gdzieś tam się te drużyny wyrównały. W każdym razie, no, wyglądało to dokładnie tak, jak teraz mówię. Możecie mi nie wierzyć, niektórzy nie będą wierzyć. W każdym razie, no, tak to mi się gra, tak to odbieram. Więc ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, no,
Jest spoko, ale są sytuacje, w których, no nie wiem, no człowiek po prostu robi typowe what the fuck, o co tu chodzi. I na pewno miało to początkowo też niewiele wspólnego z tym, że właśnie nie miałem tego ustawienia drążka analoga w taki sposób, jak mam w chwili obecnej, a więc, że pod R trzymam skok. Wykorzystuję to teraz niemiłosiernie. Oczywiście nie zawsze się udaje. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tą moją pierwszą taką, nie tyle opinię, recenzję, co moje takie pierwsze wrażenia, o może w ten sposób. Moje pierwsze wrażenia z tego, jak mi się ogólnie rzecz biorąc gra. Potrafi mnie ta gra wkurzyć, ale mówię, ze względu na multiplayera ja na to tak nie patrzę, bo bardziej chcę pograć sobie właśnie w Blackouta. Ale wiadomo, że też tego multiplayera fajnie by było sobie też gdzieś tam od czasu do czasu pograć, w szczególności z chłopakami. I nie wiem czasami, co na tym multiplayerze się po prostu dzieje. Nagle zaczyna być jakiś totalny miszmasz, koło myja, strzały znikąd, tak zwane. Więc to jest, tak jak mówię, moja opinia. Wypiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, ale mam właśnie jeszcze do was na sam koniec takie jedno pytanie. Ostatnio na streamie i zresztą jak rozmawiam też jeszcze z chłopakami, tam więc, a więc mówili mi o tym widzowie, mówili mi o tym tutaj też chłopaki, gdzieś tam wyczytali. Ja szczerze mówiąc nie szukałem nawet, może wy mi odpowiecie w komentarzu, to będzie chyba najprostsze. Ktoś mi napisał, że generalnie Blackout chodzi na serwerach, prawdziwych serwerach, a multiplayer właśnie nie wiem na czym, że jest jakaś różnica między tymi dwoma trybami. I ja właśnie ze względu na, patrzę na to w ten sposób, bo na Blackoutie faktycznie ja raczej mam dosyć ciekawe takie i przyjemne odczucia z Blackouta, że strzelam do tego gościa, ten koleś do mnie strzela, ja go zabijam, bo celowałem lepiej i okej, i wszystko jest w porządku. A jest odwrotnie właśnie w tym multiplayerze bardzo często, że strzelam do tego kolesia, jestem pierwszy, strzelam do niego, ładuję w niego sporo pestek i ten koleś mnie zabija. I nie wiem, czy to właśnie jest z tym związane, czy faktycznie są jakieś, nie wiem, coś z tymi serwerami jest coś pomieszane, coś pokombinowali. Tak ostatnio słyszałem od widzów i słyszałem tutaj też od znajomych. Ale dajcie mi znać, jeżeli coś znajdziecie, o co tutaj w ogóle kaman. Tak więc piszcie, komentujcie, lajkujcie lub też hejtujcie, co chcecie. Wasza wola. Trzymajcie się, ludziska. Do zobaczyska. Pa, pa.